bardzo słabo, dlatego że ja tutaj na tym jeziorze miałem już ponad 4 kg płotek. Ale z tamtej strony stałem i płoć była tam drobna, ale była i już było cały czas tylko ciągnęło się, a tutaj na wodę do pół jeziora jest pół metra do wody. No co to jest, no? Ile może nie jest, no? Wszyscy tak mówią. No. A mam taka waga. Kiedy? 1020. Czterysta dziesięć. Nie wypadły trzy. O, ile jest? Trzy muczki. I ryba dzisiaj nie żerowała, bo tutaj rozmawiałam z kolegami, którzy tutaj się znają na tym jeziorem, tu łowią z Bytowa, na przykład był tu Janusz Janowski i on miał ile tydzień temu to miał tutaj ponad 2 kg. No i także ryba tutaj na tym jeziorze może i większa się też trafia, ale ja tutaj nie widziałam dużej ryby. Także to Kasz jest figurą. No to ja jestem znowu do tyłu, nikt mnie nie informuje. Ale to co? No, nie mam zrobić punktu. Ile? Dobra. No nie da inaczej, 270. Mój wynik na tym miejscu, co teraz obecnie wędkowałem, uważam za bardzo dobry, bo to jest miejsce na żywca, na grubą rybę, na szczupaka, na okonia. To nie jest miejsce typowo na drobną rybę. Siedemset pięćdziesiąt. To słabo. Tak, no niestety. Przytrafiło się w tej kieszonce, wysunęła się i padła do wody. No. A my jesteśmy nie zapałem ani jednej wylezie. Nie? Nie. A koledzy mówili, że podobno. No, podobno, ale urwał mi się. To jaki wynik? 1930. I pomaga pan tutaj członkom koła PZW Lipień Czarnogórka? Przyjemnością, zadaniem i po sąsiedzku. Już wiele lat? Od początku. A pan osobiście jest też członkiem koła? Jeszcze nie, ale mam legitymację z 1974 roku. Wykupioną w tamtym czasie, czyli... Z Gdańska jeszcze. Wynik jest niezadowalający, ale jako gospodarz uważam, że jest dobry, bo dałem innym powalczyć. Niekoniecznie sam łowiłem, akurat było przez pierwszą godzinę trzy rybki. Było słabo, później trochę się poprawiło. Jedna ryba dostała po zębach, bo z haczykiem moim pływa. Jakaś większa podeszła. Niestety nie zobaczyłem jej nawet. A jakie gatunki głównie na haczyku? Płocie? Czy coś jeszcze? No, przede wszystkim płotka. Tam słyszałem, że poślina jakiegoś leszczyka złowiłem. A u mnie to jedynie płotka. Jak to mówią, ryby dzisiaj były bliżej brzegu. Czyli gramowo pana wynik, jak wygląda? No, gramowo to 350 gram tylko. Bywało lepiej, no ostatnio no, mistrzem koła zostałem też. Parę razy mi się udawało wygrać. Medialny Dziennik Bałtycki, co widać. Pani Elżbieta i Henryk Smętoch. Pan Edward Markitowski. Tam są. Pan Kowalski, tam z tyłu jest bardzo ważny. Artur Malek, wędkarz koło brzegu. Wędkarz koło brzegu. Chleb wędkarski Karaś w Bytowie. Aler Nożynko. Kolegi Mariana Szczypiora.
punktów. Jeżeli w sektorach, to jest w sektorze A 6 miejsce, B 3, C 4, D 1, E 2, F 3. Czarna domiówka! Jest. Jest. Pierwsze. No, po raz pierwszy nie mamy ostatniego miejsca. Wow. Tak. To się też liczy. Czyli mamy 29 punktów, 6 miejsce. Miastko jest. Jest. 4 miejsce. Sektor A. 2 miejsce, B 6, C 2, D 4, E 6, F 4. 24 punkty. Lubiana! Jest. Lubiana. Miejsce 7. Przyjęliście od nas paweczkę. No, bardzo dobrze. Tak. 32 punkty. Sektor A 7, B 5, C 5, D 5, E 4 i F 6. Kasia wygrała. Kościerzyna! Jawol! Jest. Kościerzyna. 3 miejsce. Sektor A 4 miejsce, B 2, C 3, D 2, E 7, F 5, 23 punkty. Skarszywy! Nie ma ich. Po jaką cholerę ten sucher tu przywiozłeś? Żeby go z powrotem zabrać. Tak, macie pierwsze miejsce. Sektor A. Oj, Zyga! Sektor A 3 punkty, B 4. Czyli to są miejsca zarazem, czy nie? C pierwsze, D 3, E 3, F 2. Kołcze głowy! Kołcze głowy. Sektor, miejsce 5. Sektor A 5, B 1, C 7, D 6, E 5, F 1. 25 punktów. Zyguś, gratulacje, mam naprawdę ze szczerego serca. Dziękuję. Jest pan znany z tego, że pan wspiera wędkarzy z Koła Lipień i Czarnogórówka od wielu lat, tak? Od praktycznie samego początku, kiedy podjąłem pracę jako wójt. Nie tylko wędkarzy, praktycznie wszystkich, którzy zainteresowani są różną formą spędzania wolnego czasu. Czy jest wędkarstwo, czy sport. Także wszystko, co interesują się mieszkańcy, no, przez ten okres 12 lat było przeze mnie wspierane. A sam pan łowi rybki również? Sam łowię, natomiast mam zbyt mało czasu, żeby wędkować na jeziorach Polskiego Związku Wędkarskiego, natomiast mam przy domu jezioro, także tyle czasu, co lubię wędkować, to wystarczy mi połów własnego stawu. Jakieś wsparcie gminy było, infrastrukturalne, nazwijmy to tak? To znaczy, no, jeśli ktoś przebywał kiedyś nad jeziorem, czy nad praktycznie trzema jeziorami Kopieniec, a przebywa teraz, to widać, że jest wiatr, gdzie można spotkać nie tylko wędkarzy, ale i inni mieszkańcy. Jest możliwość przejścia na dwóch półwyspach pomostem. Jest też jezioro wiejskie, tam został wybudowany plac nie tylko dla wędkarzy, ale i też dla mieszkańców jest pomost, którego można wędkować. Także praktycznie to wszystko, co służy i wędkarzom, i mieszkańcom, i turystom przejezdnym, jest, myślę, że w miarę wykonane i mogą z tego korzystać codziennie praktycznie. Zawody są udane. Komisja sędziowska działała bardzo sprawnie. Łowisko było przygotowane prawidłowo. Także nie można... Do zobaczenia, kolego. No, tak. Czyli nie można wnosić żadnych uwag do organizacji i prowadzenia dzisiejszych zawodów.